Witam. Zrobimy sobie dzisiaj odcinek taki podsumowujący całość, jeżeli chodzi o pracę na YouTubie, jak to wszystko wyglądało i z czym to się po prostu wiązało. Zabiorę Was tam, gdzie prawdopodobnie nikt Was nie zabierze, przynajmniej się nikt do tego nie przyzna. Analist. Do stronki, gdzie jeżeli chodzi, tutaj jest za cały okres oczywiście, uniełączny czas oglądania. Jest to 50 tysięcy minut, czyli 34 dni, 18 godzin, czyli całkiem w sumie nieźle. Czyli po prostu nie jest to tak, że po prostu ktoś tam sobie zagląda i ucieka. 13 wyświetleń, 1068 jest też całkiem nieźle. Łączny, znaczy średni czas oglądania, my później sobie tam zajrzymy, które filmiki po prostu bardziej. Wynika to z tego, że po prostu niektóre filmiki są 5-minutowe, to jest 2/3 filmików i 1/3 filmików, które mają po pół godziny albo więcej, bo są to let's play z gier. Szacunkowe przychody jest 2,54. Dane dotyczące zarobków zwykle pojawiają się w ciągu 7 dni. Jeśli takich danych nie widzisz, przy którymś z 7 ostatnich dni ujętych w raporcie, nawet gdy przy... to nie jest ważne. Oceny pozytywne 556, czyli całkiem nieźle. Oceny negatywne 21, tylko, o dziwo. Komentarze 991, udostępnienia 26, filmy na playlistach 131. Czyli tak fajnie. Na każdy film, po prostu jaki się pojawił, wypadało około 100 wyświetleń, no, czyli po prostu te osoby tak mniej więcej, bo to wiadomo, jest średnia też, na jednym filmiku mam nad chyba 1400. Po prostu średnio wychodzi na, że z osób, które subskrybują, 100 osób średnio ogląda po prostu cały czas. Subskrypcje 146. Tutaj niestety nie udało się dobić do 150, chociaż na początku jak zakładałem kanał, nigdy nie zakładałem, że dobiję 100 do końca roku w 8 miesięcy. Jeśli chodzi o zarobki, to będą z ostatnich 5000 bodajże wyświetleń, bo wtedy włączyłem zarobki, sobie myślę, będzie lepsze na jakbym jakieś giveaway kiedyś robił, to będę dokładał po prostu tych pieniędzy. Nie dla siebie, ich nie miałem zamiaru zabierać. Później się okazało, że trzeba mieć zarobionych 60 albo 70 dolarów, żeby wypłacić te pieniądze z YouTube'a. Także, że musimy pracować nad tym dalej. Tutaj wyświetlanie w czasie rzeczywistym to najnowszy filmik. No w sumie Manager to najczęściej jest oglądany. 14 wyświetleń w ciągu jednego albo dwóch dni, nie jestem pewien. Tutaj 5 wyświetleń Warhammer, no to pewnie ktoś z ciekawości zaglądał. Niestety, tak jak sądziłem, że każda inna próba nagrania let's playa z jakiejkolwiek innej gry kończy się wielkim fiaskiem. Good Acton jedna tylko. To jest moja najlepsza produkcja. Jeżeli ktoś nie widział, no to zapraszam, bo się napracowałem, przy tym chyba spędziłem całą noc. No i tutaj jest słabo. Tutaj jeszcze na życzenia świąteczne, tak na poprawę humoru. Gdzieś tam pojedyncze jakieś wyświetlenia się pojawiają, ponieważ jesteśmy pewnie w proponowanych troszkę wyżej, jeżeli chodzi o wyświetlenia i te sprawy. Dalej, jeżeli chodzi o przychody, no to moje szacunkowe przychody to jest 2,54. Twoje przychody z reklam YouTube Red 0, nie wiem o co tu chodzi. Jeżeli chodzi o filmy, które najwięcej zarobiły, no to są akcje z CSGO, nigdy nie odwracaj się plecami, aż 53 centy. Giveaway rozwiązanie to tutaj było 31 centów. Takie drobne tam. Można sobie zajrzeć dokładnie lepiej. Zatrzymać sobie po prostu filmik. Dane dotyczące reklam. No tutaj jest troszkę lepiej. Oczywiście wyświetlenia na te 5000 osób, które tam zrobiły wyświetlenia, wiadomo. Adbloki to wszystko. Ja też nie mówię, że nie włączajcie adbloków tego. No nie macie ochoty oglądać reklam. Wiadomo, ja też nie bym nie miał ochoty oglądać. No to się wyłącza, nie? W każdym razie było ich 955, że ktoś po prostu kliknął w tą reklamę pod filmem, która jest automatycznie robiona przez YouTube'a, jeżeli są włączone zarobki. Jedna reklama się bodajże pojawia. Ja dodatkowych nie daję reklam, to jest tylko chyba w postaci takiego, tutaj wam wyskakuje taka reklama gdzieś w tym miejscu, możecie kliknąć albo zamknąć po prostu, żeby tak za bardzo nie przeszkadzała. Z tych odtworzeń, no w sumie tutaj na reklamach można najlepiej zarobić, ale tak jak mówię, że nie faszeruję filmików, bo kto by mi to oglądał, byście się wkurzyli tego, nie jestem aż tak wielką gwiazdą.
No i ogólnie łącznie chyba wychodzi średnio efektywny koszt 1000 wyświetleń reklam, wypracowany średni przychód brutto na 1000 wyświetleń reklam, no to jest te 3 dolary. No tutaj jest ogólnie 4,71, ale trzeba jeszcze podatek odliczyć. Tak to wygląda, tak? Mówię, że trzeba 70 dolarów, żeby w ogóle sobie wypłacić pieniądze z YouTube'a. Idziemy dalej. Czas oglądania, no to tutaj jest przeróżnie, no wiadomo, były nudniejsze, były ciekawsze odcinki. Na pewno tutaj będą wszystkie menadżery na pierwszych miejscach. Tutaj jest 14, 15, ale to na live'ach, to może przez to. W sumie tutaj też wyświetleń było całkiem nieźle, ale dłuższy czas oglądania właśnie mam na live'ach, tak. Tak, to jest 3 minuty, tutaj jest 10 minut, to transmisja też na żywo, to nie. Tak jak mówię, że no te filmy, no wiadomo jak to się ogląda, no nie. Jeśli tutaj mówimy o średnio 100 czy 200 wyświetleń, bo tak miałem pod tymi niektórymi filmikami, no to jest całkiem nieźle, bo co druga, co trzecia osoba teoretycznie ogląda cały film. Tak mniej więcej, bo nie rozliczam też tak dokładnie, nie tego. Utrzymywanie uwagi odbiorców, średni czas oglądania. Średni procent obejrzenia 11%. No i tutaj mamy wszystko, jeżeli chodzi o YouTube'a. No troszkę to jest mało. Ale są, wiadomo, są na 10 osób, które wbiło, przynajmniej jedna osoba ogląda cały filmik. Tak teoretycznie, no nie, bo wiadomo, że każdy tam sprawdzi, zobaczy, co się dzieje. Także nie jest tak źle. Dane demograficzne. Tutaj w jakim wieku jestem oglądany. Przez to pewnie, że nie przeklinam, nie jestem wulgarny, no to mamy mężczyźni 2,1% powyżej 65 lat. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo mnie to cieszy, że nie tylko wśród takich ludzi najbardziej zagorzałych. Młodszych znajduje odbiorców. W wieku 45-54 lata, no tutaj też jest po 1%, nawet 1%, ten 45-54 lata jest 0,1% kobiety, czyli jakieś jedno wyświetlenie było. Tutaj jest w wieku między 35 a 44 i to mnie bardzo cieszy, bo to są starsi po prostu ludzie. Tak jak mówię, że wiem, nie jestem wulgarny, jestem czasem monotonny, ospały tego, ale nie każdy lubi, jak ktoś się tam wygłupia, czy szaleje przed komputerem. Jest 12%. No i moi rówieśnicy, czyli w moim wieku ludzie, no jest największy odsetek między 25 a 34 lata. Staż 40%, 4% kobiet. Mało trafią do tego wieku gimnazjalnego, 13-17 lat, bo to jest tylko 8%. No ale to akurat nie przeszkadza. Tak jak mówię, że chciałbym po prostu z jakimś tam zachowaniem powagi tego. Ja wiem, że ciężko się po prostu później odnaleźć w takim czymś, no ale po prostu wolę w taki sposób. Tak jak mówię, że ja bardziej z Roka biorę przykład niż z innych YouTuberów, po prostu nie lubię, nie chcę. No i tutaj jest 18,24, jest to 31%, prawdopodobnie są wszyscy chłopacy, z którymi gdzieś tam kiedyś graliśmy w CS-a lub gramy. Także no też jest nieźle. Bardzo mnie cieszy to tutaj, że moi rówieśnicy i to jest ten największy, największa część. Tutaj tak jak mówię, że plus 65 lat nawet było. Miejsce odtwarzania to też w sumie tutaj. A wczytuję dopiero. Ale to tutaj już. Strona odtwarzania filmów w YouTubie. Umieszczone w witrynach i aplikacjach zewnętrznych 245. Strona kanału YouTube 1%. Źródła wizyt. Subskrybentów wam nie będę pokazywał, bo mógłby sobie ktoś po prostu nie życzyć. Proponowane filmy. 12 tysięcy aż. Funkcje przeglądania 11 tysięcy. O, nieźle tutaj było. Kanały YouTube, wyszukiwanie w YouTubie. Czyli ktoś po prostu gdzieś tam znał mój ten. Playlisty zewnętrzne.
Bezpośrednie lub nieznane. Inne funkcje YouTube'a. Strona playlisty. Czyli ktoś oglądał, na 913 było w minutach. Czyli ktoś tam przeglądał to, co się tam działo. Powiadomienia 497, 229, czyli te powiadomienia, które ten to strasznie mało nabijają tych. Nie macie dzwoneczku mojego wciśniętego. Tak jest, o tym mówi teraz każdy YouTuber tutaj koło. Może wam nie będę mówił. Jakieś powiadomienie mi wskoczyło. Mój kanał. Tutaj jak się subskrybuj, naciśnij, obok jest dzwoneczek, także można sobie go nacisnąć i będzie wtedy gicior. Tak. No i zostawiajcie subskrypcję. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przynajmniej wiecie, jak to teraz wygląda od tej drugiej strony. Tak jak mówię, że może za rok was też zabiorę. Raczej, jeżeli będę jeszcze nagrywał. Na dzień dzisiejszy po prostu robię to tak, jak mówię, cały czas dla przyjemności, dlatego te odcinki nie są tam dzień w dzień i nie są tam jakoś rewelacyjnie dopracowane. Trzeba mieć czas na to, ja jeszcze pracuję, także. Ale coś będziemy dłużej Myślę, że to rozumiecie, bo nie dajecie mi tego do końca odczuć. Ja widzę czasem, jak jest filmik jakiś niedopracowany tego, ale i tak zostaje tam łapka w górę. Także, że myślę, że to rozumiecie. Trzymajcie się i do zobaczenia.